Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj taktyczną decyzją z Colgrimem i nową kartą, jaką jest Sandor. Sandor na rozmieszczeniu wtasowuje kartę z naszej talii do talii przeciwnika. Wybieramy sobie, jaką chcemy. Ja będę wrzucał sobie, znaczy rywalowi będę wrzucał infiltratora. Tak, jak gówno, żebym miał po prostu. Oprócz tego na rozkazie stwarzamy trutnię na spodzie talii rywala o sile takiej, jaka różnica jest kart w taliach między nami po prostu. Fajna karta. Może na pewno tutaj dużo zrobić. Przy okazji śmieci możemy mu też powrzucać, nie? Rywalowi. Więc to jest bardzo fajne. No a tak, no to talia tak standardowo właśnie pod Colgrima. Z Cynthią, z innymi śmieciarkami. Dywersant, czyli nowa karta, która no wygna jednostkę o sile 3 lub mniejszej. Następnie stwarza ją w talii naszego rywala, jeśli nie była sługą. Czy to jest dobra karta? Szczerze, na 95% moich gierek tą talią w ogóle jej nie grałem, bo nie ma kiedy. W mojej opinii dywersant to jest no do zmiany. No, niech będzie miał większą nawet no prowizję, nawet za 6-7. Nawet 8 prowizji, ale niech ta siła będzie na 4 zmieniona, bo ta karta jest naprawdę słaba, nie? Naprawdę. No i oczywiście, jak siądzie, no to super, nie? Ale serio, na 95% moich meczy rzadko, rzadko, w ogóle nie trafiałem jednostki, którą mogłem zagrać, zniszczyć mu po prostu dywersantem. Oprócz tego Toksykolog akurat bardzo fajny brąz, nasyca wrogo jednostką umiejętnością, że za każdym razem, gdy jakaś karta wchodzi do talii rywala lub ją opuszcza, no to zadaje jeden punkt obrażeń tej jednostce, którą nasyciliśmy. Oprócz tego, jeśli to nie jest sługa, no to stwarzamy kopię na spodzie talii przeciwnika. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa. No i to tyle. Jeśli talia ci się spodoba, no to pobieraj, link oczywiście znajduje się w opisie. No a teraz przejdźmy do oglądania. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo naprawdę cały czas trafiam na Nilfgaard i to na cholernie mocny Nilfgaard, mocniejszy niż nasz, więc zobaczymy. Przejdźmy do oglądania. No i naszym pierwszym rywalem Nilfgaard, gościnność Tusańczyków i to... My zaczynamy. Okej. To tak, płotki nie chcę. Toksykolog super. Infiltrator. Może zostać nawet. Colgrim na razie niepotrzebny. O! I to bardzo fajnie. No to na początku zagrajmy sobie Sandora. Wrzućmy do talii infiltratora jego. No i wzmocnijmy, żeby no nie zostało to zatrute albo zablokowane po prostu. Bardziej zablokowane. Okej. Chwała wielkiemu słońcu! Wszystko jasne, co tu się będzie działo. Ale troszeczkę śmieci mu powrzucamy. Troszeczkę mu tego powrzucamy. Więc może nie dobierze wszystkiego, nie? Nie dobierze tych najważniejszych kart. Kahir? Nie jestem Nilfgaardczykiem. No i gościnność rzucona. Nie siłą, tym sposobem. Chłop, co odbala, nie? Nie ma co krzyczeć, tylko jaśnie pańskie gardło się nadwyraża. Dobra. Oj, tutaj raczej stratę będę miał. Pewnie i Ivar zaraz poleci, nie?
W ogóle się nie zdziwię, jak Ivara zobaczy. O! Proszę bardzo. No i tutaj już nie mam kompletnie dalszych szans, nie? Tutaj muszę spasować. Ale dobra. Powrzucaliśmy mu trochę śmieci. Wyciągnęliśmy Ivara, wyciągnęliśmy Kahira, nawet jego lidera. Co już jest dla mnie bardzo dobre. A nadal tych śmieci trochę powrzucamy. Dywersant. Nie wiem, czy ten dywersant w ogóle coś da radę zrobić w tej gierce. Ta ręka jest, no, taka do grania. O, jeden mag, to zostawimy na ręce. Colgrim. Jest git. Wszystkie ścieżki prowadzą do Midgardu. Ku chwale cesarza! No. Na honor będą wisieć! Dobra, jest Milton. To na ilu? Na... Aj, adrenalina 6. Kurde, że ja nie mam... Kurde, tej nagonki nie. Nie mam co tutaj zrobić akurat. Mogę zagrać gładyszkę i tak zrobimy. Tak zrobimy, zagramy gładyszkę. Głos zagrobu, fajnie. Bardzo fajnie. Na razie zostawmy tak. Mam nadzieję, że ona nie zginie. Dlaczego? Dlatego, że rzucimy głos zagrobu. Usuniemy te najgorsze karty u nas. Będzie większa szansa, że drugiego maga dobiorę. Okej. Okay. A więc tak. Dywersanta sobie wyrzucimy. Chyba drugiego też. No raczej tak. Raczej tutaj. I nawet przebijamy, więc na razie zostawmy. Raczej relokalizacja u nas teraz poleci. No i lider, nie? Ja tylko liczę, że tego maga dobiorę, żeby go wyrzucić. Co jest lepsze od martwego szlachcica? Dwóch martwych szlachciców. Jeśli chcesz pokoju, lipa. Szykuj się na wojnę. Lipa. O, jest. Dobra. Polecimy tak, tak i zatrute. Jak woda jaśnie, panie? Hej. Ty, no naprawdę liczę na to, że ogarniemy tą rundę. Jest gorąco. Dobrze, że te wsi no dal jeszcze nie zostaje nam, no bo to jest dużo punktów. Też trzeba nagonkę rzucić. Okej. Okay. Wrzucimy mu Nilfgaardzkiego? Co? Wzmocni ją o 12?
Aha, o kurde. Nie wiedziałem, że to zostało zmienione. No nie wiedziałem akurat tego. Co jest? A, dobra, bo ja zapomniałem. Cyk. Miałem najwyżej Leto Gładyszkę. Można by było też. Pocieszy cię to, panie. Nagroda za twą głowę jest naprawdę olbrzymia. Kurwa. W gruncie rzeczy to mój zleceniodawca pragnie twojej śmierci, nie ja. Oj, dobra. Nie myśl, że musimy. Możesz mi rozkazywać. Kurwa. To mać musimy. Tylko, że kurde, też nie mogę teraz już tego rzucić, nie? Muszę poczekać. Żeby nie było, że on mi zbije tego Colgrima, bo będzie dupa. O. Bo to jakbym... Nie, no to nie ma szans, nie? W gładyszkę. Byśmy mieli tak, 5 punktów. 5 punktów. 5... 2, 4, 6, 8, 13 punktów. 13. To nam daje ile? 13, 70. Ej, dobra, to robimy tak, widzowie. Robimy tak i po prostu Colgrima zagram w ostatniej na minus dwóch kartach. To jest dobra sprawa. Cyk. Pamiętaj, alchemiku młody, zawsze lewaj cyk. Jad do wody. Okej. Okay. Coś się zacięło. A, jest. No i dobra. No i zobaczmy, czy to wystarczy. Kurde. Może, może wystarczy. No, jeśli nie ma jak sobie poradzić z Fionem, to tak, a my mu naprawdę takie śmieci powrzucaliśmy. Takie kurde śmieci. Że no... Raczej powinno nam to ugrać, nie? Powinniśmy wygrać. No, jest rycerz, dobra. Sztos. To diabła. No i dobra. Po co miałbym zabijać dziecko? Zobaczmy. Ony, aj, ony romancja jest. Nienawidzę cię, ty chamie. Nienawidzę cię. Dzidzi mu nie dam. Za to, co zrobił. Ale wstrętny człowiek. Chwała wielkiemu słońcu! Kurde, dobra. Pierwsza giera. W dupę jesteśmy, idziemy na następną giereczkę, nie? Naszym następnym rywalem, Nilfgaard oczywiście. Ja już się znudziłem. Ja już się kurwa znudziłem. Nagrywam... Kurwa mać, no ja tylko na Nilfgaard trafię, na nic innego, nie? I ten Nilfgaard jest lepszy niż mój. Jest dużo lepszy. Jeszcze jeden też, kurde... Prawie co chwilę go spotkam, też jest lepszy. No jest tak ciężko grać, tak ciężko. W tej grze, w gwincie, nie istnieją frakcje. Zapomnijcie, że zobaczycie Królestwa Północy, to już nie te czasy. Zapomnijcie o Skojatel, zapomnijcie o potworach. Sorry, że się tak sram, ale naprawdę już mnie wkurwiać zaczyna to wszystko. Kurwa, nic innego, tylko Nilfgaard trafiam.
Wyglądacie jak kobiety. Przepraszam za przekleństwa też. Infiltrator. O, Milton w pierwszej. To dobrze. Przysięgam na czapkę. No i co zrobimy, co? Mogę w sumie mu toksykologa. Cały dzień tylko żygi, kiki, mory. Albo czekaj, czekaj, czekaj. Nie, w sumie dobrze. Lepiej gnić tutaj niż na froncie. Zróbmy tak, choć ten Ivar pewnie się pojawi. Wątpię, że jednak nie. Ale... ale ja mu muszę jakieś śmieci powrzucać, bo jak nie, to on mnie tutaj udupi. Palmerin. Za mną! Jeża ma! O ja tej karty wieki nie widziałem. Chciałaś mnie upokorzyć, królowo. Więc upokorzyłaś siebie. Ale sztos. I to tak całkiem serio mówię, nie? Dawno naprawdę nie widziałem tej karty jeża. Cieszy mnie, że mogłem go zobaczyć. Wywalmy sobie oczywiście infiltratora. I myślę, że zatrute tutaj w ogóle się nie przyda. Okej. Dobrze, że to on zaczął, bo aż tak ten Ivar mnie boleć nie będzie też. Ale mimo wszystko nie, mimo wszystko fajnie byłoby jeszcze te karty porzucać. Tylko że dywersant jest strasznie, strasznie chujowy, nie? Że nie ma o sile 3. Gdybym miał o siłę 4, to byłby sztosem. Ja nawet bym chciał, żeby on kosztował 6 werbunku. Ale niech ma tą siłę 4. Nawet 7 werbunku byłoby git. Ale 4 siły, bo 3 to rzadko się tak trafia. Ja... kurwa, 95% meczy to go nie rzucam, bo nie mam na co. To ja w ogóle to ogarnę? W sumie, jakbym teraz to zagrał... O tak. Rzuć Ivara. No i jest rzucony, dobra, to pas. Nie lękam. Ekstra. Łączy mnie z nimi swoiste pokrewieństwo. Dobra, widzowie, no. Karta, której najbardziej się bałem, została wyciągnięta. Ale! Jest jeszcze jedna karta w sumie, której też się boję. Jest to oczywiście krew. Która w momencie, gdy wzmocni się jednostka, to zniszczy się jednostkę, która się wzmocniła. Więc tutaj trzeba uważać. Kurwa, trzeba bardzo uważać. A my teraz tak. Ja go chcę oczywiście wyciągnąć. Okej. A, tak on to wygrał, więc co ja chcę go wyciągnąć? Ale głupoty gadam. Dobra. O, jest całkiem git. Dobra, jest Colgrim, jest drugi mag. Fajnie, jest Gładyszka. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo kurde jestem zadowolony z tego. Mamy też Fiona. No, Leto, no to musimy dobrać, nie? To na pewno dobierzemy. Co my najpierw zagramy?
Myślę, że najlepiej byłoby zagrać lokalizację po adepta. Dzisiaj na obiad będzie kozina. O, jest żółw. Jest żółw, no to my możemy toksykologa nawet zagrać. Alchemiku młody, zawsze wlewaj jad do wody. Żółwia wrzućmy mu z powrotem. Okej. Może nawet Fiona teraz bym dograł? Nawet jest to spoko opcja. Atakuj Nilgardzkiego żelaza! Choć na gonkę też bym mógł. Dobra, dobra, teraz rzucamy gładyszkę, to już na 100%. Musi być ta gładyszka rzucona. Kahir. O. Jak sobie życzysz. Dobra. Dlaczego mnie nie słuchasz? Słuchaj do cholery. Nie każda bitwa musi kończyć się przelewem krwi. Hmm? Cyk, cyk i... Jak woda jaśnie, panie? Nie za ciepło? No... A ja tych kart nie chcę akurat, nie? Ej, dobra, 19 do 46. Wygląda na razie to bardzo dobrze. Buchurt rzucony. Czemu on został rzucony? Fałszywa Ciri zagrana. Stoisz przed cesarzową Nilfgaardu. Okej. No, dobrze to wygląda, naprawdę dobrze. Przez to, że tego Ajwara udało nam się wyciągnąć w pierwszej, naprawdę są tutaj szanse. Jest magiczny wstrząs zagrany. Skoro magiczny wstrząs został wrzucony, to jedyną kartą, która jeszcze jest w stanie coś tutaj zrobić u niego, to jest ta krew cała, nie? No bo chyba Wilgefortza tutaj, mam nadzieję, nie zobaczymy. To by było bardzo nieładne, nie? Co jest lepsze od martwego szlachcica? Dwóch martwych szlachciców. Kurde. No już teraz nie wygląda to dobrze. Zobaczymy, co nasz Colgrim zrobi. Może coś tam się ogarnie, zobaczymy. Pani Fortuna potrafi być zaiste okrutna. O kurde. Jesteś tylko kukiełką. O kurde. Improwizujemy. No to grubo, to gość wygrywa. Niestety, no niestety. Aj, no szkoda. Szkoda, niestety dwie gierki, dwie przegrane. Wielkiemu słońcu! Masakra. 150 do 120. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i powodzenia na szlaku.